To, co dzisiaj na tej sali obserwowaliśmy, to jest no, nieznajomość podstawowych zasad tego regulaminu, a konkretnie procedowania czy głosowania w poprawkach. W skrócie powiem, że głosuje się poprawkę najdalej idącą, a najdalej idąca była poprawka do góry, ponieważ miała również aspekt finansowy, to poprawka radnego Stefana. Poprawka złożona przez panią Ewę Nowak i moją dotyczyła zupełnie innych kwestii. Pańska była dalej idąca niż... Ale niech pan zrozumie, jeśli byśmy przegłosowali, jeśli ta poprawka przygotowana przez pana Sulińskiego zawierałaby te elementy, które w poprawce swojej ujęła pani Ewa Nowak lub ja, miałaby sens. Tak musielibyśmy przegłosować, bo pan Suliński nie ujął tych aspektów w swojej poprawce. Więc czy pierwszą tą, czy drugą tą, to nie ma żadnego znaczenia. Według kolejności wpływu przegłosowałem poprawki. To wtedy nie głosuje się, panie przewodniczący, nad wnioskiem radnej Ewy Nowak, tu nie głosuje się nad wnioskiem radnego Sulińskiego, chyba że w drugiej kolejności, jeśli pańska poprawka ma. Ale pan w ogóle chyba na innej planecie jest. Tak jest. No, na innym regulaminie. W takim razie może tak sobie już zabawowo przećwiczmy. Znaczy rozumiem tak, że jak przegłosowaliśmy już poprawkę pana Sulińskiego, to nie głosujemy pani Ewy Nowak, tak? Nie. I wtedy zostaje projektu. W skrócie to jest tak, do pana wpływają ileś tam poprawek. Nie wiem, z czego pan się śmieje, bo będzie pan znów twierdził, że pan nie rozumie. Wpływa do pana ileś tam poprawek, na przykład 3. I pan szacuje, w ilu tych poprawkach jest największa ilość elementów do zmian, które idą najdalej. I regulamin mówi wyraźnie, głosujemy najdalej idącą poprawkę. Jeśli ona upada, głosujemy kolejną co do tego, jak ona dalej to poszła. To znaczy najszerszą ilość elementów. Jeśli na przykład wniosek radnej Nowak obejmował poprawkę jednego wyrazu, a wniosek pana przewodniczącego obejmował ten wyraz plus drugi etap, to dalej idącą poprawkę... Moja poprawka nie uwzględniała drugiego etapu. Ale... Nie! No, panie... to w takim razie... Zwraca mi pan honor. Nie tak szybko, panie przewodniczący. Dalej idąca była poprawka pana radnego Stefana Sulińskiego. Ponieważ ona mówiła o drugim etapie i o kwotach finansowych, panie przewodniczący. Ale nie mówiła o błędzie technicznym, jakby, że wykreśla się wyraz. Jednakowoż, jakbyśmy tego nie brali, była dalej idąca od państwa. Nie, to inna, dotycząca innych kwestii. Panie przewodniczący, ale pan zauważył, bo tam pan potem zgodnie słowo projektu, ale ono jest w dwóch miejscach, pan tego nie uznał. Jak pan dobrze czyta poprawkę, to pół miejsca uwzględniłem. A to są dwie odrębne poprawki na dwie różne sprawy, panie Bogdanie, i każda musiała być przegłosowana. Przegłosowana została zgodnie z kolejnością złożenia na to. Jakby byłaby dalej idąca, gdyby ona zawierała wykreślenie słowa projektu. A pańska nie miała drugiego etapu i nie miała... Dlatego każda z osobna została przegłosowana i te wszystkie poprawki zostały naniesione, przegłosowane po parę. Niech pan napisze do prawników, pan to umie panu wyjaśnić. No niech pan pisze do prawników o uchylenie uchwały, poprawy, bo one były źle głosowane i procedowane, niezgodnie ze statutem. To ja pana bardzo proszę, bo pan już składał kilkanaście razy uwagi do skargi na uchylenie, na inne jeszcze, ani razu z panem się prawnicy nie zgodzili. Panie przewodniczący, po raz kolejny pan kłamie. Składaliśmy jako grupa radnych 2 razy. Czy kłamstwo to jest metoda, którą pan się najczęściej posługuje? No proszę mi to powiedzieć. Pan nakłamał na sesji Rady Miasta Krakowa, obrzucił pan nas stekiem poszedł. Nakłamał pan. Przecież są dokumenty, pan o tym dobrze wie. Nie przeprosił nas pan do tej pory. Nie przeprosił pan za te oszczerstwa i za te kłamstwa, które pan wygłosił z trybuny na sali obrad Rady Miasta Krakowa. I przecież na to są twarde dokumenty, które uzyskałem w Radzie Dzielnicy. Nie tylko nas pan obraził. I ta metoda, którą pan się posługuje, wciskanie ludziom kitu. I teraz mówienie, że kilkanaście razy się skarżyliśmy. Panie przewodniczący, to jest pańska metoda. Zamulanie, kłamstwo, oszczerstwo. Tak nie może robić osoba publiczna. Wzywam pana do zmiany tej metody. Nie, to jest zamulanie. Ja panu wyjaśnię, co to jest zamulanie. Jest jedno, to wszystko. Ale możesz to rozumieć. Tak, ja bo jestem dyscyplinowany też przez. Musi pan być, panie przewodniczący, bo pan nas obrażał i
pod naszym adresem wygłosił pan nieprawdziwe rzeczy, oszczerstwa. I tych oszczerstw pan nie odwołał do dzisiaj. Ja powiedziałem prawdę. Panie przewodniczący, to w takim razie proszę tą prawdę skonfrontować z materiałami, które ja uzyskałem w drodze dostępu do informacji publicznej. Dobrze. Jeśli pan chce, to my to opublikujemy publicznie z komentarzem. I tak, wtedy proszę. Zobaczymy, jak się do tego odniosą po stronie. Proszę bardzo, to jest w ramach oświadczeń komunikacji. To jest w ramach oświadczeń komunikacji. Żądam przeprosin, panie przewodniczący, po raz kolejny. Ja żądam również przeprosin po raz kolejny. A za co? Za oszczerstwa, za kłamstwa, które? Za insynuacje. To i żadna teoria państwa nie sprawdziła się zarówno w Urzędzie Miasta, zarówno w Radzie Miasta, zarówno w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, zarówno u prezydenta, zarówno jak i u prokuratury. Natomiast różnica między mną a państwem polega na tym, że państwo popełniliście przestępstwo. Ja mam to na piśmie od prokuratury. Natomiast nie będę tracił swojego czasu. Nie będę tracił swojego czasu. To teraz pan troszeczkę się zagalopował. Nie zagalopowałem, bo ja mam. Ja mam no, to bardzo dobrze, dobrze. Państwo wszyscy słyszeli, że musieliśmy przewodniczący to pismo zobaczyć? Nie. Czekaj, dopuściliśmy się przestępstwa. To jest przestępstwo. Dopiero teraz mamy. Jeśli prokuratura prowadziła przeciwko nam, albo w sprawie jakiekolwiek postępowanie, długo się pan bronił, ale w końcu pan nie była przesłuchać świadków, a w pierwszej kolejności osoby, na które pan włożył doniesienie, panie przewodniczący. Pan jest taki biegły w prawie administracyjnym, karnym, że pan wie, że nie musiało tak być. Ja żądam, żeby pan udostępnił nam. Nie, jako, to jest moja sprawa. Bo pan nie ma, proszę państwa. Pan przewodniczący, rzucę oskarżenia, że prokuratura... Szanowni państwo, proszę bardzo, komunikat to oświadczenia. Panie przewodniczący, jeśli pan nie komunikat pokaże oświadczenia. Niech pan nie straszy. Nie straszy pan. Niech pan nie straszy, bo niech pan straszy dwa lata i... No, jakoś... Się pan nie no i dobrze. Proszę państwa, oświadczenia, komunikaty.